Gruchnęła wieść, że Polska Fundacja Narodowa, instytucja założona całkiem niedawno, za 20 milionów wynajęłam pana Mateusza Kusznierewicza, zakupiła mu jacht i w ten sposób będzie promować Polskę za granicami naszego kraju. Pojawiły się sprostowania, że to wcale nie chodzi o 20 milionów, tylko o 3 miliony rocznie. No ale nie sprostowano tego, że pan Mateusz Kusznierewicz i że jacht. W związku z tym pragnę przypomnieć władzom Polskiej Fundacji Narodowej, ale także tym, którzy odpowiadają za powołanie tej instytucji i program jej działania, że pan Maciej Szczepański, zwany również Krwawym Maciejem, prezes Radiokomitetu, również zaczynał od jachtu i bardzo się to fatalnie dla niego skończyło. Predylekcje do jachtingu mieli różni komuniści, szczególnie Aleksander Kwaśniewski, który nawet działał w Polskim Związku Żeglarskim. Po prostu komuniści lubili wypływać i tam bawić się z dala od spojrzeń ciekawskich obywateli. Czyżby teraz nastąpił nawrót do tego myślenia? Przy okazji okazało się, że pan Mateusz Kusznierewicz nie bardzo wie, co robi, bo jeszcze nie tak dawno udzielił wyborczego poparcia Platformie Obywatelskiej, a obecnie to poparcie odwołał i stwierdził, że się pomylił. No skoro tak, to albo wtedy nie wiedział, co robi, albo teraz nie wie, co robi. Gorzej byłoby, jeżeli nie będzie wiedział teraz, co robi, no bo ma opłynąć świat. Nawet opowiada barwne przewidywania tego, co się może stać, że na przykład jak dopłyną do Kapsztadu, to z długimi brodami w sztormiakach pójdą do okolicznych szkół promować Polskę. No oczywiście można przecierać uszy ze zdumienia i pytać się, czy ktoś upadł na głowę, ale liczą się fakty, więc ten fakt pozostawiam do Państwa rozwagi. Fakt następny. Zakupiliśmy rakiety Patriot, cały system Patriot, a więc wyrzutnie, radary, rakiety, za jakąś monstrualną kwotę, dużo większą niż na przykład zapłaciła za taki system Amerykanom Korea Południowa. Odtrąbiono wielki sukces. W tym sukcesie zagrzał się pan prezydent Andrzej Duda, pan minister Błaszczak, generałowie. Amerykanie wysłali też pro forma swoich przedstawicieli, pana ambasadora i kilku generałów. No, jak się robi takie interesy, to można się trochę ponudzić na oficjalnych ceremoniałach. Mamy rok 2018, szumnie otwieramy okres pobytu rakiet Patriot na polskiej ziemi. Nic to, że pierwsze rakiety zjawią się w 2022. No, to właściwie jak mgnienie czasu. Pragnę przypomnieć tym, którzy tak fetują zamontowanie w Polsce systemu rakiet Patriot, że pionierem sprowadzania na naszą ziemię planów rakiet Patriot był niejaki Marian Zacharski, czerwony szpieg, który wykradał ze Stanów Zjednoczonych wszelkie tajemnice związane z systemem rakiet Patriot. Było to już dosyć dawno. Co prawda, oferenci zapewniają nas, że rakiety są nieustannie modernizowane, cały system jest modernizowany, że to zapewni nam obronę przed wycelowanymi w nas i z terenów Królewca, i z terenów Białorusi, z Lidy, rakietami Iskander. Wolałbym tego nie sprawdzać, bo może się okazać, że zanim odpalimy system Patriot, to zupełnie inny wschodni system się nami zajmie. Lepiej takich rzeczy po prostu nie praktykować. I rzecz równie ciekawa, niedawno kilka gazet i różne portale zaatakowały pana ministra Macieja Wąsika, zastępcę koordynatora służb specjalnych, jakimiś starymi zdjęciami z okresów wygłupów studenckich. Sugerowano przeróżne zniesławiające pana Wąsika sytuacje. Nikt nie zastanowił się, że tego typu atak jest reakcją na to, że pan Wąsik osobiście rozpoczął akcję czyszczenia pewnych grup
przestępczych związanych ze służbami specjalnymi. Sekwencja wypadku była taka, że najpierw wpadli tak zwani przebierańcy, czyli niejaki Tomasz Esz, zastępca redaktora naczelnego periodyku Służby Specjalne, znany także pod pseudonimem Borys, który podawał się za oficera służb specjalnych, a nie był, i jego koledzy powędrowali do Paki. Pan Maciej Wąsik wydał na to zgodę. I oczywiście ci ludzie mają swoje wpływy w telewizji publicznej, w różnych innych miejscach, a więc rozpoczęła się nagonka na pana Macieja Wąsika. Jeżeli do państwa dochodzą informacje, że pan Maciej Wąsik przeszedł na czerwonym świetle, że się komuś nie ukłonił, że wypił alkohol publicznie albo że jeszcze gorsze rzeczy mógł zrobić, to pamiętajcie państwo, że tak niszczy się ludzi, którzy rozpoczynają porządkowanie stajni Augiasza. W Polsce stajnią Augiasza jest styk służb specjalnych i rzeczy państwowych. U naszego sojusznika za oceanem w Stanach Zjednoczonych głośno jest o akcie 447, który ma uporządkować kwestie majątkowe w Polsce. 59 senatorów i polityków amerykańskich zaapelowało do Polski o sprawiedliwą reprywatyzację, która odmierzy sprawiedliwość dla ofiar Holokaustu i ich potomków. No już wiemy, w czym leży problem. Problem wcale nie leży w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, tylko w tym, że w Polsce wreszcie zabrano się za przygotowanie ustawy reprywatyzacyjnej. Ponieważ jeżeli zostanie uchwalona ustawa reprywatyzacyjna, to wszelkie roszczenia państw trzecich, obcych, nie będą miały podstaw do respektowania w Polsce. Przed każdym trybunałem Polska będzie mogła wygrać postępowanie, ponieważ ma unormowania prawne przewidujące tryb reprywatyzacji i zwrotu własności. Do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej różne środowiska starają się nie dopuścić właśnie po to, żeby zabezpieczyć swoje interesy. Najlepiej byłoby, gdyby dalej w Polsce nie było ustawy reprywatyzacyjnej, tak jak od niemal 30 lat, i gdybyśmy przyjęli przepisy, które uchwalą środowiska amerykańskich Żydów. Wtedy rzeczywiście będziemy bardzo dobrze spostrzegani przez naszych największych sojuszników i wyzbywając się mienia, będziemy również bardzo grzeczni i stawiani za wzór. W momencie, gdy będziemy tworzyć akty prawne mające wprowadzić jakiś taki porządek w tej dziedzinie, będziemy przedmiotem rozmaitych ataków. To niestety fizyka polityki międzynarodowej, w której ci, którzy mają większą siłę, mogą wymagać na tych, którzy mają mniejszą siłę, co im się tylko żywnie podoba. Oczywiście ubierając to w najlepsze słowa, odwołując się do niezaprzeczalnych rzeczy. Tak wygląda fizyka polityki światowej. Zobaczymy, jak nasz kraj poradzi sobie z tym fizycznym równaniem, które może doprowadzić do tego, że pozbędziemy się w Polsce własności. Pozdrawiam.